jakieś uwagi? Nie ma, to dobrze, panie Pawle, prosiłbym o 5 minut po sesji. Pan poprawił i zaznaczał pan te literówki. Panie Pawle, nie wolno, wiadomo, teraz się pytam, bo ręka boska by pana broniła. Co? Proszę bardzo. Tutaj już moment, tutaj te literówki poprawimy jak coś. Teraz otwieram. Ja. Część wolne wnioski. Tak. Pani Aniela Pazurkiewicz, pan Jacek Wojs, pan Rafał Miś, pan Mateusz Drożdż, pan Dariusz Wicher. Takiej kolejności. Bo ja chcę się oświadczyć. Proszę. Ja chcę się oświadczyć. W związku z tym, że były dni dzielnicy zrobione, więc chciałabym publicznie pochwalić pana przewodniczącego, bo naprawdę było sprawiedliwione. Żałuję tylko, że większość nawet nie było. Naprawdę. Jestem lizuską, tak, walę się w piersi moje. Ale naprawdę było bardzo fajnie zrobione. Przede wszystkim jedna bardzo ciekawa rzecz, która została wprowadzona, to znaczy było badanie. Badanie, mamografia była dla kobiet, która się cieszyła tak wielkim powodzeniem, że stwierdziliśmy, że trzeba będzie to, no niekoniecznie może z okazji nie wiedzieć, ale na jakiś pomyśleć, tak, że tej kobiet pomyśleć, przeznaczyć te pieniądze, no to nie były duże pieniądze, a miałoby do piątej, fajnie przedłużały, ciągle była kolejka, więc myślę, że naprawdę, proszę mi wierzyć, że z tego powodu jestem właśnie wdzięczna panu przewodniczącemu, że muszą mu głowie to załatwić. Generalnie pan Wicher, to... Przepraszam. To przypomnę pana radnego. Natomiast sprawność, jeżeli chodzi o sprawność przeprowadzenia tej dzielnicy, wiem co mówię, była naprawdę na wysokim poziomie. Pochwalę się, bo sama nie uczestniczyłam do siebie, żeby tak robiła. Nie, ale generalnie rzeczywiście było fajnie, cieszę się bardzo i myślę, że dużo pieniążków nie poszło na ten cel, mieszkańcy byli zadowoleni. Radni ci sobie, myślę, że też. Dziękuję tutaj za taką wypowiedź namawiającą nas do dbania bardziej o tę dzielnicę. Ja bym tu chciał państwu dodać jedną rzecz. Ja jako z ramienia zarządu, no i rady zabiegałem o ten dzień, jakoś budować, tworzyć, ale tutaj pan radny Wicher, który jest przewodniczącym Komisji Zdrowia, nieustannie nękał mnie telefonami. Dopytywał się, czy mam już pieniądze, bo ja w tym budżecie, który miałem, gdzieś tam musieliśmy po prostu takie pieniądze jakoś starać się przekładać, wykombinować, żeby jakieś pieniądze, właśnie takie rzeczy potrzebne znaleźć. No i udało nam się wydesygnować właśnie na te badania mamograficzne. Zaprosił je Dariusz tutaj na spotkanie z panią lekarką przy ulicy, przy przychodni przy ułamu. Omówiliśmy sobie szczegóły, dla kogo właśnie była tam badania spirometryczne, badania krwi. Ja mówię, no za tym chodził tutaj usilnie, albo za mną chodził z tymi badaniami przewodniczący komisji, a za mamą busem już chodziłby pani na te badania, nie? To już dokładnie co powiedziała tutaj pani Ania, że była bardzo dużo popularne te badania, były duże zainteresowanie. 69 plus. Był bardzo. Przepraszam, że byłam w czwartek w dzielnicy na pożegnanie lata. Zresztą pan przewodniczący też był, to panie po prostu podchodziły i pytały, czy one właśnie, ponieważ miasto 55-59 finansuje, natomiast dla starszych kobiet nie ma. I tutaj to pokazuje, że trzeba właśnie stworzyć warunki, a takimi warunkami był właśnie ten mamobus. Przyszły panie, bardzo zadowolone, że mogły po prostu się przebadać. Ja tylko tak uzupełniając, z tej mamografii skorzystały 42 pacjentki. Na szczęście nie wybiło żadnych poważnych przypadków. 50 osób skorzystało z badania poziomu cukru. Też wszystko było w normie. I było badanie. Sami zdrowi ludzie,
Było badanie z pirometrem. Że tak jest. Było badanie z pirometrem, to było badanie astmy. Skorzystało 60 osób, niestety u 30% wykryto różne stopnie chorób. Potrzebne są właśnie badania. Znaczy na pewno idziemy, będziemy szli w tym kierunku, wiadomo, jeżeli pieniążki będą na to pozwalały, albo sponsorzy, o których pozyskamy, to będziemy pozwalać takie badania jak najbardziej wydawać. No. A ja nie wiem, panie przewodniczący, czy nie lepiej byłoby te pieniądze, które mamy na badania profilaktyczne, zamiast ogłoszeń na konkursy? Na kamie, bezpośrednio. I będzie na terenie naszej dzielnicy, prawda? I jednym miejscu skupione. To ja jeszcze powiem się akurat co do inaczej. Jesteśmy przy tej dyskusji dotyczącej badań profilaktycznych i dzielnicy. Tak powoli rozmawiam, znaczy no powoli rozmawiam z różnymi radnymi na temat propozycji, aby w dzielnicy, znaczy inaczej, nazwijmy teraz to święto dzielnicy, bo to nie był dzień, czyli święto, bo było jeden dzień, ale rozmawialiśmy na ten temat, aby na przykład święto dzielnicy trwało dwa dni, czyli wtedy wrócimy do tej nazwy dni dzielnicy i wtedy moglibyśmy zrobić powiedzmy w jednym dniu na przykład na Spółdzielni Broni Czerwonej, w drugim przy Uborku, na przykład gdzieś na tamtych terenach. To zależy po prostu tylko i wyłącznie od zaangażowania poszczególnych spółdzielni, od środków. I wtedy właśnie takie badania mogłyby być, no cieszyłoby się na pewno powodzenia, a wtedy robilibyśmy i tu i tu. Tutaj oczywiście zadbamy o te pieniądze właśnie. Myślę, że Komisja Zdrowia przeznaczy część pieniędzy albo lwią część pieniędzy właśnie na coś takiego. No myślę, że na pewno. Ja zostaną wrócone. Ja wrócę, żeby pan prezes się dowiedział. Oczywiście. Dobrze, teraz prosiłbym pana Jacka Wojsa. Tutaj. Proszę państwa, ja się zwracam w imieniu mieszkańców Trzona i Uborka i północnej części osiedla Wieczysta. Mianowicie, jest problem komunikacyjny. Mianowicie z linii 124 z początkiem wakacji zostały usunięte autobusy szczegółowe. Rzeczywiście w czasie wakacji napełnienie nie było takie duże, ale wrócili studenci. No i teraz jest, nie przymierzając ścisk, jak już w trolejbusie. Jest to jedyna linia, która łączy Trzona, Uborek i północną, północną część osiedla Wieczysta z centrum miasta, Krakowa Starego, bo jeszcze mamy ten 40, ale odjedzie do Budy. I dlatego gorąca prośba, ja już sygnalizowałem panu przewodniczącemu, żeby wraz z zarządem wystąpić pismem do ZIKIT-u o przywrócenie autobusów przegubowych na tę linię. Chyba pilny jest wrócona teraz. Dziękuję uprzejmie. Dziękuję bardzo. Dobrze, prosiłem pana radnego, aby wyszczególnić dokładnie, w jakich godzinach na przykład to napełnienie tych autobusów jest spełnione. Studenci mają zajęcia, że cały dzień jest autobus rzeczywiście jest przepełniony w ciągu dnia, w środku dnia także. Znaczy, ale jeszcze na innej godzinach szczytu. Panie radny, panie Jacku, panie przewodniczący. Prosiłbym tutaj ewentualnie właśnie o wyszczególnienie takich godzin, bo na pewno ZIKIT nie wyjdzie w tym kierunku, że da nam powiedzmy na wszystkich liniach zwiększy, ale powiedzmy nie wiem, poprosimy o to, aby zwiększyli powiedzmy ten tabor, to zamieniali na większy. To wystąpimy jako w imieniu tej rady na wniosek pana radnego i poprosiłbym panie Jacku największe przepełnienie, ma nie sto razy. Największe przepełnienie, czy brak powiedzmy tych autobusów jest widoczny, odczuwalny w godzinach tych i tych. Dobrze? Nie. Proszę bardzo, następny głos dyskusji. Pan Rafał. Chciałem zapytać, bo złożyłem do pana, do Rady Dzielnicy swoją maila z zapytaniem prowadzący jednego z elementów. Znaczy, na naszej stronie dzielnicowej reklamą się tam różne organizacje. Tak. Złożyłem zapytanie organ prowadzący jednego z nich. Czy doczekam się odpowiedzi? Tak, myślę, że nie. Pan przewodniczący Komisji Informacji chciałby wyjaśnić teraz, czy to mnie mylę. Informacje między nami. O jaką organizację chodzi, jeśli można wiedzieć? Szczerze powiedziawszy, pewnej nazwy nie pamiętam. Jest to chodzi o zajęcia dla dzieciaków przez fundację. Nie wiem, jak tam nazwę teraz przyznaczyli. Czy to pytanie było do pana? Znaczy, ja mam na mailu tutaj
ja się nie przygotowałem do pana, więc mogę albo to wysłać w formie mailowej, czy może nie wiem. Ale o co chodzi w ogóle, chcę się dowiedzieć? Może państwo z komisji informacji, znaczy na pewno, jeżeli tutaj chodzi, to są wszystkie organizacje pozarządowe, które dbają na dobra mieszkańców, więc ja mogę ewentualnie wyśleć, nawet zaraz, informacje do pana odnośnie tego zapytania, tylko chciałem specjalnie czekać, powiedzmy, na to, że może, nie wiem, no komisja informacji, bo to jest właściwa jakby, zajmująca się, powiedzmy, tym wszystkim, ja tak nawet wiedzieć, ale nie chciałbym komuś powiedzmy zabierać tutaj chęci wyjaśnienia, powiedzmy, albo odpowiedzi na takie wnioski. Ja powiem, że ma tyle, że dużo obrada różnych organizacji tutaj, że tak powiem, różne informacje przesyła. Jak już pan przewodniczący uściśli, prześlę. Organizacje pozarządowe spełniają ważną rolę i tutaj należy je wspierać. Dokładnie, poza tym też. Też jest ja się zastanawiam, dlaczego od razu pada sugestia przyklejona do mnie, że jestem przeciwko jakiejś organizacji. To jest po prostu, nie nazwę tego, bo jest klamura i są kobiety. Nie nazwę tego typu jak ja to odbieram. Od razu przyklejanie etykiety, że jestem przeciwko czemuś. Ja pytam tego, kto jest organem prowadzącym, nic więcej. Panie przewodniczący, tu proszę nie wkładać. To ustawa komuś czegoś, czego ktoś nie powiedział, bo nie padło takie stwierdzenie, a odczucia może zostawmy sobie, powiedzmy, odczucia odczuciami, a słowa słowa. Padło wypowiedzi słowo przeciw. Ja nie jestem niczemu przeciw, wyjaśniam od razu. Dobrze, to dziękujemy za wyjaśnienie, że pan jest przeciw, a my w imieniu zarządu i komisji informacji prześlę wyjaśnienie uczestnego tego. Stowarzyszenia, czy są jeszcze jakieś głosy w dyskusji? Panie Radny, jeszcze bardzo bym prosił, tak właśnie, bo będziemy tutaj najważniejsza rzecz. Ja też wyślę do państwa potwierdzenie sesji. Myślę, że zrobimy tą sesję w następnym tygodniu. Czemu nie sesję w tygodniu? A czego będzie dotyczyła to nagła sesja? Podjęcia środków na rok 2014 i korekty jeszcze. Czyli czwartek państwu pasował, tak? Czwartek. Jakie kolejne korekty? Jeszcze to tak kolejne. Czwartek, piątek został w Lublinie. W środę, poniedziałek, wtorek, to jest ok. Znaczy tak, pytałem się inaczej, zróbmy tak. Wtorek zawsze mieliśmy zarezerwowany, jeśli się dałoby ze wtorek, to byśmy prosili. Państwo drodzy, nie, zaraz. Chciałbym wyjaśnić tak dwie rzeczy. Pierwszy, mamy do własnej dyspozycji salę, tutaj świetlicę, więc myślę, że nie ma już znaczenia, w który dzień. Możemy z nich korzystać w każdy dzień, nawet jak sobie państwo zażyczycie, to mogę zwołać w sobotę, jak właśnie będzie dzień. To se, a to już na godzinę. Przepraszam, poczekajcie sobie. Państwo drodzy, więc prosiłbym bardzo, abyście się państwo nie przywiązywali sztywno do dnia. Myślę, że nie wiem, znaczy inaczej, chciałbym wyjaśnić tak. W poniedziałek i wtorek z dwóch powodów odpada. Z jednego powodu, bo kilka osób zgłaszało, że nie może, ale powiedzmy, można by w tym momencie zwołać sesję, gdyby nie jedna rzecz. Wracają tutaj prawdopodobnie, jak mówię, uśmiecham się do członka komisji, do członka spółdzielni, Romu Czerwony, żeby przekazał nasz uśmiech. Przepraszam, powiem tak, jeżeli państwa śmieszy to, że ktoś jest członkiem spółdzielni, no to nie wiem, uśmiech powiedzmy do członka spółdzielni, no nie wiem. To dobrze, prosimy, nie ma państwa słowa. Jeżeli pani przewodnicząca Aniela Pazurkiewicz, która taka dosadna, to powiem, że na ostatnim spotkaniu pani Aniela powiedziała, że miała wielką przyjemność pod wszystkimi przewodniczącymi. Działać i prowadzić komisję. Ale ta przerwa tak samo była odebrana.
Więc proszę bardzo, chciałbym wyjaśnić, tak, będziemy podejmować uchwałę, którą mamy do końca października, dotyczące właśnie na środki, dotyczące na oświatę, jak i na korektę, jak i na również, jak mówię, czekamy, we wtorek będzie Rada Nadzorcza Spółdzielni Chronić Czerwony i wtedy będziemy wiedzieć, pani przewodnicząca, będziemy wiedzieć, jakimi środkami dysponujemy lub nie. I teraz nasza termin w końcu zerowała, będzie to termin albo środa, albo czwartek. Ja wyślę Państwo, drodzy, poczekajcie. Wyślę do Państwa maila, jeżeli na przykład, nie wiem, większość osób, większość radnych stwierdzi na co, bo muszę tu działać w systemie większościowym. Jeżeli większość za terminem będzie środowym, to zwołam na środę. Jeżeli większość będzie za terminem czwartkowym, to zwołam na czwartek. No. Dla mnie może pan przewodniczący nie patrzeć, bo mi jeden ani drugi termin kompletnie nie odpowiada. Rozumiem, ale tak, w zeszłym tygodniu, i tak jak mówię, biorąc pod uwagę termin środowy w czwartek, wyślę informację jutro w tej sprawie. Dobrze? Dziękuję bardzo. Ale jak była sesja, to 18. Dobrze. A to jest jeden. Zamykam obrady sesji.